Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Neverwinter Nights. Zrobiliśmy jedną zagadkę z trzech i otworzyliśmy tym samym jeden zamek z trzech. Więc lecimy dalej. Zbyliśmy też chyba jednego golema z trzech, tak? Więc lecimy dalej. W poszukiwaniu oczywiście słów mocy. Dobra, w którą mańkę teraz? To możemy iść. Dobrze się dostaje za niego doświadczenia, więc faktycznie lepiej będzie ich pokonać. Super, acko. Zagadka światła. Całe szczęście. Nie dam rady. Aha. Sorry. Zaraz sobie przeczytałem, o co chodziło, tylko że tu są jeszcze, kurde, mumie i inne tam żywieńce. Macie? Pięknie. Ło! Z mojego kija nawet. Przeczytamy, bo specjalnie przytaszczyliśmy tu zwój sprzed 10 tysięcy lat. Światło. Odprawiasz tylko z pomocą kamieni ze świętej sadzawki umieszczonej wśród kolumn. Pierwszy wybierz dowolne dwa kamienie w podstawowych kolorach sadzawki. W mniejszych sadzawkach umieszcz wtedy dwa bliźniacze kamienie, który kolor odpowiada mieszance barw kamieni z głównej sadzawki. O, żeście teraz to pojebane. Czerwono, niebiesko i żółto. Jeden z nich można wcisnąć. Czekaj, co? Jeszcze raz. Tylko za pomocą kamieni ze świętej sadzawki umieszczonej wśród kolumn. Pierwszy wybierz dowolne dwa kamienie w podstawowych kolorach sadzawki. W mniejszych sadzawkach umieść wtedy dwa bliźniacze kamienie, których kolor odpowiada mieszance barw kamieni z głównej sadzawki. Co? Dobra, bierzemy te kamienie chyba. I teraz tak. Wciskam czerwony. I żółte. Powinien wyjść pomarańczowy ogólnie. Ale jak się dzieli, kurwa, Boże. Gdzie jest ten drugi? Dobra. Okej, zrobili to. Dobra, zajarzył tak jak trzeba. Dobra, kolejny zamek się otwiera tym samym.
Tutaj też dali gościa, kurde, z tym zwojem, w razie gdybym go nie wziął jednak stamtąd. A mogłem nie wziąć, bo mi, kurde, klientka powiedziała, czarownica wstrętna, że lód znika. Pewnie zazdrościła mi bogactw, jakie jestem w stanie przytaszczyć tutaj, stamtąd, bo sama bała się przecież tam pójść. Tak czy siak, mamy drugą zagadkę ogarniętą. Chociaż z lekkim zaskoczeniem, że tak dobrze rozkminiłem szybko. Znaczy, dla mnie to jest zaskoczenie, dla was pewnie nie, bo pewnie uważacie, że to było w chuj proste. Zajebiście, stary, dzięki. Lubię, jak odnajdujesz... Lubię, jak ja znajdę pułapkę przed tobą. Dobre, to jest wtedy. Proszę, gotowe! Okej. Spoko, spoko! Oczywiście zbieramy. Przecież po to tu jestem. No zajebiście, ziomuś, naprawdę. Krótki wzrok masz chyba, zawiesz okulary sobie może. Kup. O, tu, kurde, dead na zaraz. Gotowe. No i muszę teraz odpocząć przez ciebie. Napić się witaminek. Spoko, spoko. A co za tymi wrotami będzie? No nie możemy się doczekać, aż się dowiemy. Proszę, gotowe. Ale to zaraz, jeszcze jeden golem i zagadka. Hola, hola. Skrzynie. Spoko, spoko. Skrzynia tylko bycza, że można by tam wejść, kurde, w środku. Proszę, kamień. Gotowe. Siema, golem. Będziemy się cackać. Znak ognia najlepiej. Masz tu dwójka. Masz jeszcze trochę. Najpierw skrzyneczki. No i tak to leci, kurde. Długa ta seria, nie? Dłuższa będzie, nie wiem, czy nie będzie najdłuższa. Ale tak dziwnie, bo kurde, właśnie na przykład chyba jedyna dłuższa do tej pory to jest Baldur 2 z tych Forgotten Realms. Ale co ciekawe, inny zupełnie odbiór jest mój przygody, gdzie tam żeśmy w tyle miejsc po prostu podróżowali różnych, naprawdę dało się czuć, że jesteś, naprawdę odbyłeś wielką podróż, no nie? Tutaj jest no inaczej, tym bardziej, że może inaczej by było, chyba już to mówiłem, gdyby te lokacje tak się od siebie bardziej różniły, no nie? Ale i tak jesteśmy ogólnie w podobnym, w okolicy, że tak powiem. Nie zmienia się to jakoś diametralnie.
nagle. Gotowe. A spoko. Spoko, spoko. Zawsze miło. Wow, maczuga plus 3. A ile mogę rzeczy zebrać dzięki tej sile, kurde. Pięść do Morlin. Pokaż. W grze można znaleźć wiele niezwykłych przedmiotów. To jeden z nich. Oczywiście. Dobra, wezmę go, nie wiadomo co to jest w sumie. Okay, pieść tam może, no, ale jak się postarali z tym opisem, nie? Ktoś tu komuś na złość robił? Nie wiem. Ochu. Nie. No. Ni. Pi. Prędko. Kincie. Ale fart. Dobra, wypiję to. Spoko, i tak zaraz odpoczniemy. Księga o amuletach. Można sobie jakiś amulet stworzyć. Naturalny pancerz. Nie. Dobra. O, widziałem. W przeszłości też tu była pułapka, kurde. Mówię, dobra, odpoczniemy, bo tu będzie pułapka. Proszę, gotowe. Odpocznijmy, odpocznijmy. Pa 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 zegar słoneczny, no tak. Zasady podróży w czasie, no to znamy też. Zasady podróży w czasie. Dobra, otwierać. O, jeszcze kurde. Zdechlaki. No cóż. Proszę, gotowe. Mistura wytrzymałości. Zaraz zobaczymy, przeczytamy, o co chodziło. Fuck, skąd ja wiem, że to pułapka to będzie? Skąd ja wiem, a ty nie wiesz, chłopie. Dobra, niech się rozbroi, bo przecież... Proszę, gotowe! Spoko, spoko! Kończy nam się miejsce. Spoko, spoko. Goń. O co chodziło z tym? No,
tu Adę musisz ścisnąć błogosławione prochy do świętej kadzielnicy tak, aby ich ułożenie odpowiadało kamieniu ułożonym na podstawie kadzielnicy w porządku malejącym. Co? Że znowu co? Czemu ja nic nie rozumiem tak szybko, od razu tak? Ciekawe, czy ta klejnota się sprzeda. Jeszcze raz ke sztalugi. Pradawni wierzyli w moc zawartą w niektórych kamieniach, choć oczywiście istnieje pewna hierarchia. Najmniej magiczny miał być malachit, bardzo chwalono sobie ametysty, ale ponad wszystkimi stały szmaragdy. Te były cenione ponad wszystko. Czaję. I ja muszę pamiętać, jaki to był kolor te. Na podstawie kadzielnicy? Mały problem. Tutaj nie ma, tutaj jest fioletowy, i zielony i pomarańczowy, a ja mam żółty, czerwony i niebieski. Nie czaję. Nie czaję, centralnie teraz nie czaję. Ale... Urobierzemy to, tak? Jeszcze raz. Kamieniu ułożonym na podstawie kadzielnicy. Tu są jakieś kamienie? No nie widzę tu żadnych kamieni. Centralnie. Są jakieś kamienie, naprawdę? No lepiej zapiszemy. Okej. Dobrze, a może zniknąć już ten kurwa napis? Jeszcze raz. To będziemy zgadywać, cię. Nie tak to. No. Ma być najpierw żółty. A może to mają być krzyżówki? To tak dziwnie, kurde. Tak? Nie. Czemu to zniknęło? Niebieski proszek dostaliśmy.
chuj tu chodzi? Pojebany, nie? Tak? Nie. A w ogóle tak ma być w ogóle? W ogóle coś tu dostałem, to czy... A może dam pierwsze to? A tu są kamienie. Tu chyba. Pomarańczowy, zielony, fioletowy, tak? Taki, tak coś. Ale już nie mam zielonego. Mogę to wszystko... Nie. Ale pojebane to jest. A tam niebieski, co? Nic. Aha, dobra, bo ja chyba stworzyłem już pomarańczowy. Teraz niebieski z żółtym chyba daje zielony. Nie. Nie wiem, jaki daje. Niebieski z czerwonym? No i teraz żółty z niebieskim, tak? Dobra, czaję, trzeba połączyć kolory, ale mogli to ewidentnie lepiej opisać. Totalnie mogli to lepiej wytłumaczyć. Ale dobra, no spoko, doszliśmy do tego. Jakoś. No, ale w końcu zagadka. Okej. To odmrozimy tyłki i przechodzimy przez bramę. Ciekawe, co tam na nas czeka. Dawaj tam. To jest taki kamień. Kurwa, co mi jest? Ja pierdolę, wyssało mi poziom. Ale bzdura. Odpoczynek nic nie da. Pa, 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 pa. Okay, mniejsze przywrócenie nie zadziała. Co za sukinkoty. Chuj wczytam, bo to było przed chwilą i tak. Nie wchodźmy w światło. Wow, ufa, to balorów. Odparł zaklęcie z sukiensem. Jeszcze raz. Dawaj Tom. Liczę na ciebie. On, co? Już poważne uderzenia, ale słaby. Spierdalać, bo to może być jakieś zaklęcie śmierci albo inne gówno.
Jaki słaby. Ech. Spaka, spaka. Proszę, gotowe. Czyżby to miało być słowo mocy? Drugie. Jest. Słowo mocy. Wierzcie lub nie. Dobra, nie wiem, wezmę je tu. Znalezienie drugiego słowa było wspaniałym dziełem. Jego moc wzmacnia moje zaklęcia, więc mogę przemówić do ciebie w czasie tej wizji. Wiele jest rzeczy, o których musisz się dowiedzieć. Co masz mi do powiedzenia? Mogrim jest głupcem. Sam nie wie, czego szuka. Słowa są starsze, niż ktokolwiek mógłby sobie to wyobrazić. Zawierają moc, której on nie może pojąć. Ja, Hedralin, niewolnica słów, żyłam tu u zarania świata. Gdy był on jeszcze ciepły, a tę krainę porastała dżungla, którą władali pradawni. Niewolnicy słów? Żyjąca moc słów, której szuka Mogrim, musi zostać związana z ciałem niewolnika. My byliśmy tylko nieświadomymi strażnikami, z duszami przywiązanymi do starożytnej magii pradawnych. Gdy świat był gorący, niewolnicy słów cierpieli dla imperium pradawnych. Słowa wyrywały moc z naszych umęczonych duchów i naszego żywego ciała. Gdy świat był gorący, o czym ty mówisz? W dawnych czasach ta zimna kraina była porośnięta bujną dżunglą. Podziemne kanały wyrzucały na zewnątrz gorącą parę, a świat był ciepły i kwitnący. Pradawni żyli w tym raju razem z nami, niewolnikami słów. Pradawni? Pradawni to mój lud, starożytna rasa jaszczuroludzi, którzy rządzili północą przed nastaniem czasu. Byliśmy starzy, gdy elfy były jeszcze młode. Byliśmy pierwsi. Byliśmy stwórcami. Ale byliśmy też rasą niezwykle okrutną. Silni rządzili. Słabi cierpieli. A niewolnicy słów byli najbardziej udręczeni. Tak wyglądał świat, gdy był jeszcze młody i gorący. Co to ma ze mną wspólnego? Ludzie, elfy i krasnoludy byli jeno niewolnikami mego ludu, rasy stwórców, tak jak ja byłam niewolnicą, związaną mocą słów. Dopóki mój lud nie wyginął i nie nadeszła niekończąca się zima. Czy możesz mi opowiedzieć o tym, jak zginęli pradawni? Świat ogarnęło zimno. Dżungla umarła, mróz i śnieg pokryły ziemię. Mimo swej potęgi władcy nie potrafili zatrzymać tej zmiany. Musieli zniknąć z powierzchni świata, pochłonięci przez ziemię, która obróciła się przeciwko nim. Jeśli twój lud wymarł, czemu ty przeżyłaś? Gdy pradawni odeszli, moc słów została tak jak my.
Ich niewolnicy, zmuszeni do podporządkowania się im i życia w zimnej, spustoszonej krainie. Skazani na chronienie słów i dziedzictwa władców. Wielu niewolników słów zginęło, gdy nadeszła niekończąca się zima. Ale kilku przetrwało na tych lodowych pustkowiach, ukrywając się przed pomniejszymi rasami, które na nas polowały. I przeżyło to, czego nie przetrzymali nasi władcy. Co się stało ze słowami mocy, gdy pradawni wymarli? Magia słów trwała w uśpieniu przez stulecia. Ich moc opadła. A my urośliśmy w siłę i zerwaliśmy krępujące nas więzy. My, którzy onegdaj byliśmy niewolnikami, ukryliśmy słowa, by uwolnić się od nich raz na zawsze. Od tej chwili upłynęły tysiąclecia i nawet my już nie wiemy, gdzie znajdują się słowa. Co to ma wszystko ma wspólnego z Mogrimem? Mogrim pragnie uwolnić drzemiącą moc słów, by na nowo rozpocząć rządy. Niewolnicy słów, ludzie, krasnoludy, elfy. Mogrim sprawi, że wszyscy pokłonią się mu, swemu nowemu panu. To było niezłe, Herodrin. Nigdy bym się nie domyślił, że Mogrim chce zawładnąć światem, gdyby nie usłyszał tej historyjki. Oszczędź mi sarkazmu! Czy to wszystko, na co możesz się zdobyć? W swej głupocie dorównujesz Mogrimowi! Los Mogrima jest już przesądzony. Słowa miały uwolnić moc, niszczącą wszystkich, co przeżyli zmianę, która zabiła pradawnych. Zaraza była jedynie pierwszą falą zła, uwolnioną przez słowa. Twój świat nigdy nie będzie taki jak dawniej, gdy Mogrim dopnie swego. Takie jest dziedzictwo stwórców. A nie, to niemożliwe! Moraga! Moraga? Moraga! Ona mnie atakuje, to nie może być! Atakuje mnie przez słowa! Rozprasza zaklęcie projekcji! Kim jest Moraga, powiedz, zanim będzie za późno. A więc mamy drugie słowo. Dowiedzieliśmy się też trochę na ich temat. Zostało jeszcze jedno do zdobycia, tak czy siak. Musimy w takim razie udać się w kolejne miejsce. Przeteleportujemy się zaraz do Arina Genda i powiemy mu, czego dowiedzieliśmy się i ruszymy w dalszą podróż. Oczywiście w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.